dwóch profesjonalnych bramkarzy, jeden z CLJ-ki, drugi z drugiej ligi, pierwszoligowym doświadczeniem. Dzisiaj zmierzymy się w konkurencji, gdzie oddajemy 100 strzałów. Każdy z nas będzie miał do obrony po 33 i zobaczymy, kto z nas będzie bronił je najlepiej. Która osoba straci najwięcej bramek, dostaje na koniec odcinka karę, także koniecznie czekajcie do końca. A co? My lecimy z odcinkiem, także nie przedłużamy i jedziemy. Vamos! Dzikus! Ja też miałem tak, że wypada dobrze zacząć takim szybkim golem. Na przykład ta. Ojojojojoj! Zaczyna się dobrze! Kondzio w pierwszym strzale został skasowany, także myślę, że to powtórzę. Chyba będzie kara. Kara dla mnie za celowy strzał. Hej, pragniemy pełnego litości! Ja się nie mogę pogodzić z ostatnim bolejem, dlatego teraz trzeba go powtórzyć. Tylko dwie osoby na świecie mają ten strzał, ja i Ricardo Quaresma. Najbliższa odległość, można by powiedzieć, że egzekucja, gdybym to nie ja strzelał. Teraz Wojty, cel to minimum połowa strzałów celnych. Celnych. Bramek. Bramek. Co to jest? Tak jest! Trzeba się pomylić bramkarzowi! Nie no, kurwa wodna, co ja robię dzisiaj? Widzisz, pić szyjka śmierci za karę. Pięknie wybronił teraz. Tak jest! Co to była za bramka? Dobre! Tutaj mamy drugą kamerzystkę, która robi ujęcia na TikToka. Niech się teraz modli, żeby nie dostała. Ja cię kręcę, to był dobry strzał. Wojtek ewidentnie chce presję, jak będzie ostatni bronił. Starczy trafić w bramkę. O, kary! Oj, oj, oj. Upadek. Po prostu ze mnie śmiać. Nawet jak uderzę dobrze, ląduje to w poprzeczkę albo... Pięknie! Myślałem, że kurka zostanie wyrwana przerzucona, ale... Ale zaufałem swoje umiejętności. To jest właśnie wiara w swoje umiejętności. Zaryzykowaliśmy łeb naszej drugiej kamerzystki. Na szczęście jest dalej żywa. Taka sytuacja, nie? Oj, piękna interwencja, w końcu dobry strzał, także zakończyłem pierwszą część dzisiejszego odcinka. Całkiem dobrze, ostatni strzał, Szymon. Słuchajcie, no co ja mam zrobić? Naprawdę staram się. Te strzały są całkiem niezłe, teraz był nie do obrony i znowu jest poprzeczka. Ja byłem pewny, że to już jest w bramce. Naprawdę byłem pewny. 2-6. Poprzeczki, nie było słupka, bramka, okienko. Oh,
the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actors. Jest! Co tu się dzieje? Szymon trafił źle, bo na moją po prostu szczytową formę chyba dzisiaj. Zamieniliśmy się teraz z kądziami rolami, po prostu ja strzelam, on psuje, także wszystko jest w porządku. Ojajajajaj, to był niesamowity strzał, chciałem testować, nie wyszło, no trudno. Ojajajajaj, ja za chwilę wchodzę do bramki, także tu trzeba po prostu wykorzystać wszystko, co się da. Widzowie, po tych strzałach, które dzisiaj oddawałem, zdecydowanie w większości plamiłem swój honor. Ostatnia piłka w moim wykonaniu. Później przechodzę do bramki. Mam nadzieję, że zakończy to dobrze. A jeśli będzie bramka, wpadnijcie na mojego Instagrama. Tak blisko, ale i tak możecie wejść zaobserwować. Nazywam się Wokoszek. Czy brat będzie wyżej niż on? Czy zremisują? Także decydujący strzał. Bo ja to wiadomo, że wygram. Przynajmniej. Pewnie będziemy musieli sprawdzić, bo ja puszczę na pewno mniej niż 8. Jeśli... To będzie tak, że albo będzie na 10 strzałów, albo puszczę 8. A jak w 10 strzałów nie puszczę 8, to znaczy, że już wygrywam. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Słuchajcie, 18 strzałów za nami, 6 bramek puszczonych. Jestem w tragicznej sytuacji, ale w ostatnim odcinku, w którym mierzyłem się z rzepcią, którą dałem mi 100 strzałów, pokazałem, że potrafię z tego wyjść, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Chyba, że teraz w ciągu 2 strzałów już przegram, także zobaczymy. Wysoko, nie? No jest, ma wysoko. Nie dałem rady, nie. Ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Ile sekund? Nie, to jest mała różnica, tylko to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Ku zaskoczeniu wszystkich, niestety puściłem trochę więcej bramek niż chłopaki, więc czeka mnie kara. Trochę się boję, bo przygotowują mnie dziewczyny. Chłopaki może daliby mi po prostu troszkę co lżejszego. Mam złe wspomnienia z karami, ostatnio się prawie pożygałem. Dziękuję, dzięki, wielkie. To była przyjemność, także...
To my, była tu... my co, my zaufaliśmy dziewczynom, tak, w wyborze kary, także... Tu była przyjemność, ale niestety w dalszej części odcinka, przynajmniej dla mnie, zdecydowanie nie będzie przyjemności. Dzięki za oglądanie, widzimy się w naszej bazie. Dzień dobry, witamy Was w kuchni W1. Będziemy przygotowywać wyzwanie dla Wojtka. Tutaj z tej strony Kinga, dziewczyna Wojtka i Olga, potocznie zwana Debokiem. I będziemy przygotowywać kanapkę śmierci. Także my szykujemy kanapeczkę i zobaczycie, jak nam poszło. Lecimy! Jej! Od serca. Kotka! Sekundę temu byliśmy na boisku, dzisiaj niestety jesteśmy u mnie w kuchni. Niestety, bo to ja muszę wykonać te zadanie. Chłopaki i ja jeszcze nie wiedzieliśmy, co dziewczyny dla nas przygotowały. Także teraz zobaczycie naszą pierwszą, najszczerszą reakcję. Ja się jeszcze trochę boję, a wy myślicie, że będzie bardzo źle? Ja się nie boję. Oni się nie boją, oni się cieszą, nie ma co przedłużać. O Boże! Smaczne! Znaczy wygląda ładnie, ale co tam jest? Nie. Mamy kanapkę, która jest ciekawa. Widzę tutaj banana. Nie miałbym ochotę ją zjeść, jakbym ją tak zobaczył. Ale ja czuję tutaj ogórki kiszone, banana, jakąś rybę. Masło orzechowe, jakaś papryczka. Tak to gryza? Nie, dzięki. Pierwszy spróbuj, a drugi. Było, no. Dobra. O fumy. Co? Ale chyba to zabija trochę smakon, nie? Delikatnie tłumi. Słodkie, słone, jakie smaki? Wszystkie. Kubki smakowe szaleją. Naprawdę, to jakby jest ogórek kiszony i masło orzechowe, nie? To już dużo. To jakbyś w ciąży był, nie? Jak już w mordzie mi wali, to są szprotki tam w środku. Ja jeszcze jeden, mój oddech po jednym gryzie po prostu. Mam gumę, jak chcesz, to ci tam zaraz. To dwie obrzydliwe rzeczy. Wejdzie kanapkę. No nie jest to dobre, widzowie. Nie ma co ukrywać. Teraz to zblendujesz i to wypijesz. Teraz to zblendujesz z mlekiem. Ale jak wcinam! No, jest kicho! Minerały, witaminki. Minus 2. Tak. No. Pokropione. Specjalnie wziąłem bazylię. A. Szczęka na błonek. Pięknie, ale śmierdzi. Wpadajcie na mojego Instagrama, na Instagrama Kondzia Szymka. Dziękuję za jedzenie, cześć. A nasza Instagrama? Na im nie podajcie. Nie, żartuję. Kinga Pszani, go zapraszamy. I znowu się napisane będą. Teraz podam na Instagram i będzie napisane.